Hej siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. Na samym początku przypominam o zostawianiu łapeczek w górę, subskrybowaniu kanału, jeżeli seria wam się oczywiście podoba. W ostatnim odcinku postawiliśmy sobie kurnik i jak widzicie mamy nadal maj. Dlaczego mamy maj? Dlatego, że trzeba kupić nowe pole. Mamy 188 141 euro na koncie, więc wydaje mi się, że na jakieś pole nam starczy. Nawet już sobie upatrzyłem pole, jednak niestety z tego co zauważyłem, na wszystkich polach, którymi byłem zainteresowany, jest totalna lipa. Byłem zainteresowany tutaj tym polem numer 41. Tu są ziemniaki, więc mówię, ziemniaki nie bardzo. Dziękuję, nie tym razem. Na 42 była pszenica, jest zebrane. Na 54 był owies, zebrany. I tak de facto na wszystkich polach, kuźwa, na którym chciał kupić i które są w zasięgu moich finansów, jest lipa. Totalna lipa, bo nie mogę, bo są za drogie, albo jest coś, co tam mi nie pasuje. No 41 byłaby spoko, bo ona akurat nie wygląda tak źle. Za 41 musiałbym zapłacić 150 tysięcy i mamy tych hektarów 2,5. Za 42 musiałbym zapłacić 145 tysięcy, no i mamy 2 hektary 43. 54 natomiast ma tych hektarów 3 i kosztuje 180 tysięcy, więc za pół hektara płacimy 30 tysięcy. Jak tutaj mamy tych hektarów 2,5, to nam wychodzi, no też nam wychodzi kuźwa 150, czyli za pół hektara. Za pół hektara płacimy 30 tysięcy euro. Widzicie? To jest wszędzie, tak? To jest za duży przykład. To też za duży przykład. Może tu. Tu mamy dwa... No tak, by wychodziło. Za pół hektara. Z tym, że tutaj tego pola, bo to jest... kurde, no to jest teren, to jest obszar. To nie jest kuźwa całościowe pole, tylko to jest cały obszar. Cały obszar ma 3 hektary. No i tutaj jest problem taki, że musielibyśmy stąd, wydaje mi się, tutaj pierdyknąć tyle, a nawet wyciąć to drzewo. Ja tam się chcę przejechać teraz. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Wezmę sobie od razu przy okazji może przyczepę, bo jakby tam faktycznie było jakieś drzewo do wycięcia, to my to drzewo wytniemy, no i trzeba będzie je sprzedać, no bo co zrobię, nie? Bo ono mi tam będzie przeszkadzać prawdopodobnie. Więc przygotujemy sobie całkowicie ten obszar, ale najpierw tam się przejedziemy. Tutaj mówię, kurde, muszę wyrównać ten teren, bo kiedyś się zabiję tu w tym miejscu, bez kitu. Pojedziemy sobie naokoło. Piłę ewentualnie zadzwonię, bo tam mam kolegę, który ma ten warsztat z piłami mechanicznymi, to podjedzie, podrzuci mi tą piłę, ja tam sobie tylko szybciutko wytniemy i do roboty, nie? Ciekawe, czy ja dobrze jadę. I cudowny kolor czerwony mapy, no to po prostu jestem onieśmielony, jakże wspaniale to wygląda. W momencie, gdy my wchodzimy na tą mapę w menu, to jest po prostu sprawdzamy sobie statystyki, co na polu, którym jest potrzebne, no to aż zapiera dech w piersi. Ale to pominijmy sobie, może to zmienią i nie będziemy musieli orać całej mapy. Głupie, wiem. Strasznie, strasznie to jest głupie, naprawdę. Bo ten czerwony kolor to jest aż takie razi w oczy. Tak to nazwijmy, skromnie, żeby było. To już jest tutaj? Nie, to nie jest tutaj. Jest tam dalej. Za tamtą dróżką. Ja już myślałem, że to będzie tutaj. Co my tu mamy do wycięcia? To widzę, że tu będzie więcej pól do drzew do wycięcia chyba. Mapa pokazywała jedno. Tu są jakieś krzaki. Kurde. Mamy jedno. To też by trzeba było wyciąć. O, to widzę, że ładnie. To na mapie to pokazuje. O, tu jakieś też mamy, tu jakieś mamy krzaki. Nie wiem, czy te krzaki da się też jakieś wyciąć. Chyba da się. Tu też coś mamy. Ja pierdzielę, ale zrobali. No kawał pola by tu można było. Aj, tu jeszcze mamy tak. To tu by trzeba było to zawijać, czyli te drzewa by mi tu odchodziły do wycięcia.
Kurde, ja nie tak gadałem z gościem. Gościu mówi, że ładny kawałek pola. Tutaj się okazuje, że tak średnio, bym powiedział. A co jest tu na tym polu? Bo tutaj dzwoniłem, to tutaj też jest do sprzedania. Słoneczniki. Mamy, że rośnie z chwastami. No powiem wam, że mam ochotę pójść na łatwiznę. Nie brać się za wycinkę tych drzew tutaj, bo nie wiem co z tymi krzakami. Czy te krzaki można jakoś też usunąć? Bo ja tego aż tak też się w to nie zagłębiałem. Wszystko, no tu mielibyśmy trochę do wycięcia towaru. Kuźwa, co tniemy? A, wyzwanie niezłe. Dobra, zróbmy tak. Co będzie? Tylko, że widzicie, no tutaj na przykład na mapie nie widać tych krzoków, nie? Tu mamy tak, 5, 4. Tu mamy 2,35, to jest mniej niż to jest. Pójdzie jeszcze rzeka dodatkowo. Nie wiem, czy nie najlepiej będzie kupić po prostu to pole tutaj, bo powiem wam szczerze, że tutaj to pół hektara to jest to. Mamy dwa, no to jest za małe. Ważem kupił to i to. Hektar. 3 hektary za 100. No, 3 hektary by nam wyszły. Mamy 114. Sto osiemnaście. No, 180. Ale w dwóch polach. Bo tego nie chcę kupować. Tutaj te krzaki mnie martwią. Tak to nie byłoby źle. Dobra, kupię te 3 hektary tutaj. Z tym, że tak, tych krzaków na początku to ja chyba nawet za bardzo wycinać nie muszę. Ja się zastanawiam, czy to można na przykład, nie, zaorać, czy coś? Dobra, za dużo się zastanawiam, jestem zbyt niezdecydowany. Kupujemy to. Na to się napaliłem na początku i to kupuję. I koniec. Myślcie, co chcecie. Spacja, kup. Kupiłem, ała, dobra. Kupiliśmy to pole. No teraz tak, wchodzimy do sklepu. Maszyny. Piły łańcuchowe. Dajcie mi coś takiego, co to kurde wszystkich wykosi. Husqvarna. No i co, i trzeba będzie łazić i ciąć, tak? Rozumiem. I jeszcze na dodatek pinie trzeba tutaj usunąć. No a tych krzaków tu nie mogę, z tego co widzę. Dobra, to obcięte. Tego kikuta. Bo upierdzielił. Tak mi się wydaje, że jest trochę lepiej. Albo i nie jest. Też kwestia tego, jak ciężkie te patyki będziemy mogli nosić, nie? Tam obcięliśmy. Tylko nie w pioch, bo łańcuch stępisz.
No dobra, nie jest źle. Jak mówię, co z tymi krzakami zrobić? No tego za bardzo nie wiem. Ale okej, dobra. A, bo tutaj też wycięliśmy. Dobra, pieniek zniknął. To jeszcze się wszystko na przyczepę musi zmieścić, pamiętajcie. No ja mam nadzieję, że jakoś te krzoki się da usunąć. Musi się dać, nie? A jakie to mi napiszcie w komentarzu, bo coś mi się wydaje, że my tutaj dzisiaj to zdążymy tylko wyciąć parę tych drzew, tak na dobrą sprawę. No jak ja to będę miał krzoki na polu i tyle, no co zrobię? Tniemy. Ładnie, dobra, następne. Ale powiem wam szczerze, że ładnie tnie ta huzgwarna, naprawdę. Ja pierdzielę, tu jest trochę tych drzew. Dobra. To mi będzie na pewno przeszkadzać. To wam tak powiem, że się chyba wrąbałem, bo tu widzę, że roboty będę miał całkiem sporo. Tylko tak jak mówię, no najlepiej, żeby się dało pousuwać, bo jak się nie da, no to lipa będzie. Ten badylek obcięty. Dobra, coś się stało, coś się zgliczowało. Zgliczneło mi się tutaj coś. I chyba się tego nie da w żaden sposób naprawić. To lecimy dalej. Następne drzewa potnę i zaraz do was wracam. Dobra, moi drodzy, krzaki wycięte. Krzaki się usuwa malowaniem. W sumie fakt, tak było kiedyś. Jak było kiedyś, tak jest i tero, nie? Więc no, krzaki się usuwa malowaniem. Teraz co, no trzeba poukładać te kawałki tego drewna, które naciąłem. Może trochę za krótkie, no ale to jest takie sękate, kuźwa, i tak wiecie. Cholera wie, jak to układać na tę dobrą sprawę, nie? Jakieś takie patyczki. A wszystko będziemy zabierać, to co się da. Czy wiadomo, że na przykład, o, tutaj to co jest, o, taki kawałek, to mogę zrobić tak, nie? A będziemy zabierać chyba raczej tylko to grube, bo jak będę zabierał wszystko, no to lipa będzie, nie? To ja sam się tutaj chyba zapierdzielę. A tego trochę jest. Chyba, że tak jak mówię, to nie jest sosna, że tam jest trochę takiego prostego, że tak powiem. No wszystko wisi w powietrzu. Ale dlaczego? Za cholerę nie wiem. Jeżeli chodzi o bugi, to kilka takich właśnie tych bugów miałem. O! Widzę, że cięższy temat. Dobra, mamy zapięte pasy. No i tutaj oczywiście na razie sobie ładuję to wszystko ręcznie i nie robię tego w żaden sposób na klawiaturze czy coś, bo znaczy na tym, na... O, piniek został. Piniek trzeba usunąć, bo będzie później... może mi pług urwać, jak będziemy robić większe pole. Więc na razie... spokojnie z tym piękiem. No i trzeba będzie jechać, a tartak daleko jest, kuźwa też. Z tego co tak sobie patrzę... Ej! Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że jakoś uda się z tym dojechać. Zastanawiam się, czy plan deka jak zaciągnę, to mi spadnie, czy nie. Skoczyłem po drugą przyczepę, bo jak widzieliście, to na tą jedną przyczepę to tak średnio by mi się to zmieściło.
Kurde, ale mam... Obawiam się, że to mi wypadnie tutaj stąd. Miejmy nadzieję, że nie. Czy tutaj, gdzie pasy trzymają, to nie jest źle. No i ten glitch mnie trochę martwi, bo pewnie tutaj nie będę mógł sobie powiększyć tego pola. Jedziemy z tematem na tartak. No na tartak mam galanty kawałek, ale sobie jeszcze tutaj dojedziemy. Powiem wam tak, że... Myślałem, że zepsuli zwierzęta i balans ekonomiczny w grze, ale nie zepsuli coś jeszcze bardziej. Większość konarów, które ciąłem, lewitowało. I to naprawdę, mówię wam, że lewitowało. Tak samo jakbyście sobie zobaczyli na przyczepie, to drzewo układa się, te drzewa mają raczej na takiej zasadzie, że gałęzie to są takie klocki. I te klocki po prostu, część tych klocków my nie widzimy. Widzimy tylko tą część, na którą nam gra pozwala. Na pozostała część tych klocków jest dla nas niewidoczna. I to jest chyba najgorsze w całym tym farmingu, serio, bo kurde... Macie coś takiego, ale jak to gdzieś układacie, widzicie coś takiego, a jak to gdzieś układacie, to zajmuje tyle. What the fuck, serio. Myślałem, że trochę lepiej, bo w 19 nie było aż takiego problemu z tymi gałęziami i tak dalej. To się w miarę jakoś układało. No tu jest o wiele gorzej, niestety. Ja tam się nie spodziewam, że dostanę jakiś szał za te kłody, tam kawałki drzewa, co tam mam, bo to raczej pójdzie na opał albo na jakieś tam pierdoły, no, na te kostki do Europalet, kurde, te zwiór. To jeszcze okej, do rębaka wszystko wleci pewnie. Życie, ale to jest szczegół, no mówię, kurde, Giants, poprawcie się, naprawdę, bo im dalej w las, tym gorzej, naprawdę. No i w pierwszym tygodniu żniwa, tu wszystko ładnie, cacy kusiarki z ruchomymi plandekami, pięknie, robię sobie testy, patrzę, kombajn do ziemniaków rozkłada się, mówię, ło, kurna, 10 razy sobie rozkładam ten kombajn, bo mi się tak podoba. Kupuję sobie ciągniki fajne, dźwięki super, wszystko elegancko. Ale maszyny to nie wszystko w tej grze. Musicie sobie to uświadomić. Niestety, no, ja i tak jestem zdania tego, że warto kupić FS22. Na pewno niedługo zostaną te błędy wszystkie poprawione, więc no tutaj nie ma się co tym przejmować aż tak, ale kuźwa. Żeby wszystko latało w powietrzu. Jeszcze mi się tam gdzieś jakaś gałąź tak rozciągnęła, że teraz nie wiem, co z tym zrobić. No, na pewno trzeba będzie tak, będziemy musieli powiększyć ten obszar, rozsiać tam wapno, zasiać tam, chyba z tego co kojarzę, rzepak będę musiał tam zasiać, bo innego rozwiązania jakiegoś tam nie widzę, z tego co kojarzę, tam musi być rzepak. No i na razie sobie chyba darujemy jakiekolwiek gdzieś tam wycinanie drzewa, bo trzeba czekać na łatkę. O ile łatka miała być przed świętami, to wcześniej było dosyć głośno na ten temat, o tyle temat powoli zaczął cichnąć, że tak powiem. I coś mi się wydaje, że łatki przed świętami niestety, moi drodzy, żadnej nie będzie. A wydaje mi się też, że Giants powinien się skupić bardziej na tym, żeby wydawać małe mikropacze. Dzięki którym będzie na przykład, jak już mają rozwiązania na naprawę kilku, powiedzmy, błędów w grze, to powinni to już naprawić, jeżeli mają takie rozwiązanie, a nie czekać na przykład do tego, żebyśmy musieli pobrać 1 giga patcha, czy tam 2 giga czy 3 giga patch i dzięki temu będziemy mieli już jakby naprawioną grę. No. Nie wydaje mi się. Nie wiem, czy to tu, czy to nie tu. Wytnijmy to. Czekajcie, bo tutaj coś nie zagrało. Halo. Pieprzaj, dziadu. A, bo to jest tutaj aż. Dobra, sprzedane. Coś tam wpadło. Nie było tragicznie. Myślałem, że
totalne zero praktycznie za to dostaniemy. Pierwszy raz odwiedziłem też Tartak. Tartak wygląda nawet nie najgorzej. Ale my się tutaj jeszcze nie będziemy rozglądać aż tak w tym Tartaku. No, ładny Tartak, ładny Tartak. Tutaj mamy produkcję. Deski. Mamy trochę ubogo. Ręczno heblarka. Olejarka tutaj jakaś, no dobra. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o wycinkę drzew, nie wiem jak to wygląda, jeżeli chodzi o las sosnowy, no bo wiadomo, że z sosnami jest troszeczkę inna sprawa. One są prostsze niż te drzewa, które wycinałem. Tutaj mamy dużo sęków, dużo jakichś tam gałęzi i tak dalej, więc no gorzej się z tym pracuje. Ja sobie teren już przygotowałem, teraz nie pozostaje mi nic innego jak przygotowywać ten teren po to, żebyśmy faktycznie mogli wykorzystać te 3 hektary, które tam teoretycznie są. No i będziemy szli z kopyta. Jeżeli odcinek widzu Ci się podobał, zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję kanału. Trzymajcie się, już do usłyszenia. Elo.